I'm from Pennsylvania, United States. Originally, my parents are from southern India. I'm studying medicine in Lagota at the Medical University of Salacia. There's nothing about Katowice that I don't really like. I've been here for just about 3 years now, and I'll be here for 1.5 more. I think, especially just living in Europe, maybe this isn't just true for Katowice, but I feel like here, people are real interested in academics and art and music and history. The majority of people, well, maybe youth, are really well-rounded, and they're interested in current events, and they know what's going on a worldly level, whereas in the United States, I feel like people that are my age are really concerned with, you know, everything that's going on in the United States. I really think that's been a really good influence on me. Nazywam się Ronnie Dalen. Przyjechałem z Holandii, z New Lekkerlandzie. To jest małe miasto koło Rotterdam. Jestem w Polsce już 7 lat. Studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych w Holandii. Ogólnie przyjechałem do Polski, bo poznałem kobietę. Ja stwierdziłem, że ja skończę studia i zaczynam studiować tutaj w Polsce. Ogólnie Kraków za bardzo mi się nie podobało. Wrocław bardzo mi się podobało, ale dla mnie Katowice były najciekawsze, bo najdziwniejsze miasto ze wszystkich. Nie mamy takie miasto w ogóle w Holandii. Nigdy nie widziałem takie miasto i myślałem, że to będzie najciekawsze miejsce, żeby mieszkać. Po studiach to już robiłem tyle rzeczy tutaj w Katowicach, że nie chciałem to zostawić. Nie, że ja chciałem jeszcze chwilę zostać. No czas po prostu leci i już jest 7 lat. Dużo rzeczy robię tutaj. Bardzo mi się podoba w Katowicach, bo są dużo możliwości. Jak coś chcesz robić, to zawsze jest miejsce na to. W Holandii to zupełnie inaczej wygląda. Bardzo mi się podoba w Katowicach, że miasto cały czas się zmienia, się robi coraz lepiej. Nie tylko tak miasto, że budynki i drogi, ale też, że coraz więcej się dzieje. To jest fajnie. Mam na imię Rita Osipova, Margarita. Przyjechałam z Rosji, z Kazani. Pracuję w Gliwicach już rok i kilka miesięcy. W Gliwicach brakuje rzeki, bo ja mieszkała w Kazanie, gdzie miała dużą rzekę Wolgu, tą największą rzekę w Rosji. Bo ja też mieszkała w tym miejscu w Kazanie, tak duży megapolis taki. Katowice to inne miejsce. Ciekawe muzyka, koncerty. Dowiedziała się coś, jeśli bym sobie przyjechała do Katowic, to po prostu nie dowiedziałam, bo jest, że jest coś takiego jak taka kultura inna. My w Rosji takiego nie mamy. Przyjechałam do Rosji, pokazywała te muzyki różne moim kolegom, DJ-om. Oni też mówili, że nic nie wiedzą, tylko nie znają.